jedno. Gdybym ja zrobił, to by był inny. Ostry by był. No jest. Ja ten nos bym już zrobił taki, żeby tu tak wstał. Ja to też robiłem, nie przechodzę, pani się pyta, co pan teraz robi? No, mówię, teraz to mu robię koło dupy. No i śmiech taki. Chyba, jakbyśmy byli w jastarni, to widownia, no bo czasem się tak żyje po wybuchu, no. I kobiecie na kolano, nie co? No bo ona chciała zobaczyć pirat, no jaki pirat? Mówię, okaleczony chłop totalnie. Mówię tak, niech pani popatrzy. No, to oko wydubane, noga urwana, a tu co? No mówię, wątrobę ma od tej gorzowy taką powiększoną, naokoło. Naokoło wątrobę ma, nie? A tu co jest? No mówię, tu prostata, nie? A ona taka zbulwersowana, a ten, gdzie? No, no proszę poszukać. No, no Boże. No bo to taki był... Nogę mu urwali, to się musiał w czymś opierać. A ja mówię, pani co, bo to jest tak, jak tą nogę mu urwali, to mu musiała urosnąć ta noga, żeby była równowaga, bo by pierdyknął na pokładzie i co. Bez flachy. To też jest na ujma. To tak, żebyś mnie widział z tym, wie? Mam cały pomysł, tak sobie się gdzieś. Bocianie gniazdo. Gdzieś jak gazda. I później zróbcie tak, żeby to odciął. Tak, że to siedzę na górze. To się nazywa fantazja, nie?